Q&A! Witam was, hej! WTF! I cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym aż niecodziennym, bo widzimy się w PWO, a właściwie Q&A, bowiem YouTube bardzo blokuje, jakby w sensie downgrade'uje wszystkie filmiki z piwo w nazwie, szczególnie na kontencie dziecięcym. Moi drodzy, co jeszcze blokuje YouTube? WTF kloca! Tak jest, moi drodzy, ostatnimi czasy otrzymałem kilka jakby informacji o tym, że jakby mój kanał jest niezgodny z regulaminami, z czymś tam. O co chodzi? Oczywiście o słowo WTF. I nie chcę tutaj z wami się teraz jakby rozgadywać na ten temat, po prostu musicie wiedzieć, że jest pewna zmiana. Mianowicie rozwiniemy tą nazwę i kanał już nie będzie stricte WTF Kloc, a zobaczycie już wkrótce w najbliższym odcinku na tym kanale, co, jak będzie się on nazywał, bo tak jak mówię, niestety, ale no tutaj po krótkiej rozmowie z YouTube'em i tak dalej doszło, o co może chodzić, bo otrzymywałem od nich nie raz, nie dwa, nie trzy informacje o w ogóle naruszeniu regulaminu. Ja się dziwiłem czemu, bo wbrew pozorom to było przy jakichś dziwnych filmach i doszło, że nie chodzi tak naprawdę o moje filmy, a o samą nazwę, szczególnie tam, gdzie używam jeszcze słowa WTF, tak jak tutaj chociażby teraz i pytanie, czy też nie będzie problemu, czy nie będzie denominacji, jakichś dziwnych ostrzeżeń. W związku z tym nazwa będzie lekko zmieniona, aczkolwiek jeżeli oglądacie kanał w ogóle, to fajne, to powinniście wiedzieć już, jaka to będzie nazwa. Nie traćmy jednak czasu teraz na takie disclaimery początkowe, jakieś dziwne. Mam tutaj komórkę, mam wasze pytania i spotkaliśmy się, tu bym odpowiedział na nie, więc jedziemy, moi drodzy. Zaczynamy od pierwszych pytań. Bardzo ważna rzecz, co powinniście wiedzieć. Oczywiście jest to kanał alternatywno-podróbkowy, więc nie odpowiadam tu na pytania o Lego, o mój kanał Lego, moje seriale Lego, wszystko związane z Lego, bo na pytania z Lego odpowiadam na kanale, którym? Z Lego, czyli na moim bazowym klockozaurze. Mam nadzieję, że wszyscy też widzieliście wczorajsze otwarcie paczek, bo było niesamowite i nawet niektóre pytania stąd będą w jakiś sposób pokrywały się z odcinkiem wczorajszym, więc narożnik, jeżeli jeszcze nie oglądaliście wczoraj. Nie traćmy czasu, jedziemy. JPL pyta, Blocki czy Kobi? Powiem ci, to nie jest takie oczywiste pytanie, bo jakby Kobi oczywiście są lepsze, mają te ciekawsze pomysły, mają swoje autorskie serie. Znaczy Blocki też, ale Blocki są bardzo podobne do Lego, a Kobi robi coś, czego nie robi Lego. Ciężko mi zdecydować, chyba jednak Kobi, chociaż ostatnio, jak widzicie, moje zauroczenie idzie w stronę Blocków, bo po prostu mi się też jakoś w dziwny sposób podobają, bo przede wszystkim cenę mają atrakcyjną, nie? A Kobi akurat tej ceny nie mają aż tak atrakcyjnej, więc mimo wszystko Kobi, ale Blocki też gdzieś za nimi zaraz drepczą, bo też są po prostu dobrymi klockami. Ile będziesz jeszcze prowadził ten kanał? Powiem ci szczerze, nie wiem, bo z jednej strony faktycznie widzę takie lekkie mniej zainteresowanie już tym tematem. Jak zaczynałem, miałem, kurczę, 2 lata temu dużo większe, 3 już właściwie, większe wyświetlenia niż dzisiaj tych filmików. Nie wiem, czy już trochę jesteście zmęczeni tymi filmikami, bo ja chyba nie, ja cały czas robię z taką samą przyjemnością, jakby werwy tutaj nie tracę. Nie wiem, gdzieś mi tak po głowie świta, że może kiedyś zrobić sobie takie pół roku przerwy, może rok, zobaczymy. Na dzień dzisiejszy takich planów absolutnie nie ma, więc uspokajam. Niemniej nie wykluczam, że sobie kiedyś zrobimy jakąś przerwę, taką kilkumiesięczną chociażby. No jak to było na kanale z grami, który potem przywróciłem, a później znowu umarł, więc jakby... Czy wróci gaming? No właśnie, pytanie tutaj trzecie zadałeś też w temacie. Na dzień dzisiejszy na 95% gaming nie wróci. Czemu? Mówiłem to w filmie koniec na moim kanale gamingowym i jakby tu się nic nie zmieniło. Dalej jakby ta moja przyjemność z tego kanału nie była tak duża, więc jakby na 95% ten kanał nie wróci. Czy zbudujesz duże miasto WTF, czy będą miksy WTF? Czy zbudujesz duże miasto? Jest taki oczywiście plan, jakby do tego powoli, innymi kroczkami, powolnymi klockami dąży serial, więc jest. Czy będzie duże? Nie wiem, bo wiecie, nie mam takiego wyboru zestawów jak z Lego. Oczywiście, jak się uprę, to zbuduję, nie? W sensie, natomiast to będzie dziwny miks tych zestawów. Zobaczymy, jest w planach, ale nie chcę też tego robić taką totalną sklejką. Raczej tak, o, tak powiem, bo nie mam już takiej konkretnej totalnie wizji. Czy będę miksy kupował? Jeden kupiłem, gdzieś tam kiedyś, raczej nie zamierzam, bo zresztą ja kupuję oryginalne miksy Lego do mojej firmy, Przystań Klocków, jak wiecie, tam mi się często zdarzają podróbki i to też mi daje duży zasób też tych podróbek, także raczej już miksów nie zamierzam, aczkolwiek oczywiście, jeżeli coś się trafi w super cenie, why not, ale tak, żeby mieć parcie i szukać tych miksów, kupować,
Raczej nie zamierzam. A jakiś fanarcik, gdzie można przesłać, no to już wiedzieliście. Czy żyć bez Lego, czy żyć bez telefonu, zbudujesz jakiegoś większego moca, makietę. No to dwójka, to już mówiłem, że jakby to miasto takie będzie. Moce też mam w planach, żeby lada sekunda na tym kanale się być może pojawiły. Tylko powiem wam szczerze tak, zawsze miałem taki dylemat, że kurczę, mówię, no wiecie, że no moce, no to kurczę, muszę te klocki pomieszać. A jak pomieszam te klocki podróbkowe, to jak później je odbuduję po 20 latach? A tak ostatnio siadam, mówię, kurczę, kupuję te podróbki, no 3 lata mam kanał, prawie 4 kupuję podróbki i mówię, Szymon, czy ty kiedykolwiek miałeś ochotę jakąkolwiek podróbkę odbudować, tak szczerze? Więc całkiem niewykluczone, że faktycznie przełamałem sobie wewnętrznie w głowie tą barierę, że już mam trochę wywalone na to, że kurczę pomieszam, wiecie, lele z bele, lolo, kolo i nie odbuduję ich nigdy z oryginalnych klocków, bo i tak raczej tego nie zrobię. Bariera jest przeszednięta, więc teraz faktycznie muszę je wymieszać i przypuszczam, że lada sekunda zacznę takie rzeczy robić, ale nie podam wam daty, czy za tydzień, za miesiąc, za dwa, za trzy. Będę chciał zrobić jeszcze w tym roku. Tyle mogę powiedzieć. Maksiu pyta, pokażesz w późniejszych odcinkach, co się dzieje z innymi postaciami z WTF City? No wiesz, z tymi, na których czele na przykład stała minister obrony, zrobisz jakiś serial z Kobi i Playmobil. I trzecie, czy będzie Klockozaur City? Jak mówiłem, o Klockozaur City się nie wypowiadam. Czy będzie Kobi czy Playmobil serial? Tych serialów nie planuję. Natomiast planuję, no właśnie tutaj wykrakałeś, po tym jak skończy się czwarty sezon, prawdopodobnie powstanie jakiś spin-off lub osobny serial o jakiejś innej postaci. Podobnie jak to miało miejsce jakieś na moim bazowym kanale, tutaj przypuszczalnie też będą takie inne seriale, nie tylko WTF City, i mam taki serial w głowie. Natomiast co ważne, macie tu spoiler, czego nie mają na moim bazowym kanale, dlatego warto subskrybować moje dwa kanały. No KCU jeszcze w tym roku ruszy i ruszy z pompą, więc jakby nie wiem, czy starczy mi czasu wtedy na WTFU? Nie wiem, co to się tak nazywa, w sumie nie ma nazwy, ale powiedzmy, to jest też część KCU. KCU ruszy mocno na moim bazowym kanale. Wkrótce, mam nadzieję, już pierwsze informacje, trailery nawet tam polecą. Nie wiem, czy starczy mi tu czasu, natomiast w planach mam robić tutaj też takie indywidualne postacie, nie wiem, jak Liga Opierdliwych była tam, czy nawet, o, właśnie Minister Obrony, chociażby jakiś pojedynczy serial, gdzie będę mógł robić jaja, jakich nie robię na bazowym kanale. Ty zrobisz miasto z WTF takie jak Lego. Co bardziej lubisz? Paczki od widzów, zwykłe jakieś zestawy WTF, czy jakieś spotkanie z widzami? Spotkanie z widzami, jeżeli już to powiedział Klockozaur, raczej nie ja, bo on ma więcej fanów. Czy lubię bardziej paczki? Chyba właśnie paczki od fanów lubię bardziej niż kurczę WTF-y, bo paczki od fanów nie tylko mnie zaskakują, ale jeszcze w środku jest WTF. Czy miałeś kiedyś jakąś podróbkę, która wydawała się udana, ale bardzo szybko ją zniszczyłeś? Która posiadana przez ciebie podróbka była najbardziej śmieszna? Najbardziej śmieszna, jeju. Myślę, że kurczę podróbki ciężko mi powiedzieć, bo w tej paczce, którą dostałem od Dealer Kloca, Dealer Kloc przysłał mi bardzo dużo podróbek i tam było dużo śmiesznych rzeczy, ale jakby ciężko wskazać jedną konkretną, ale myślę, że po prostu jakąś figurkę to wskazał, jedną pojedynczą, która wiecie, miała minę typu czy coś takiego, no bo konstrukcji też było, ale one bardziej niestety były padakowe, bardziej były tragiczne niż śmieszne. Natomiast odpowiadając na twoje inne pytanie, czy była jakaś podróbka, szybko zniszczyłem? Właśnie nie, generalnie to widać zazwyczaj chyba, nie? Jeżeli masz podróbkę, to ty już w pierwszych ruchach czujesz, czy ona będzie dobra, czy niedobra. Więc jeżeli ktoś stwierdzi, że była super, to raczej nie okazała się nagle tragiczna później. Jakiś jeden zestaw mi w głowie świta, ale też, że coś tam się szybko złamało, ale nie uznawałem go za rewelacyjny. Więc jakby nie, to generalnie to jakoś, szczególnie jeżeli przerobiłeś już tyle zestawów, co ja czujesz w rękach. Jeżeli czujesz w rękach, że jest dobry, mówisz na recenzji, że był dobry, to raczej ten klocek jest dobry i się nie złamie. No, no rzeczywiście, no Lego, nawet Lego się złamie, nie? Więc jakby, ale nie miałem takiego przypadku. Na jakiej podróbce najbardziej zawiodłeś się, a na jakiej mile zaskoczyłeś? Co sądzisz o Lele? Dla mnie spoko zestawy, trzeba trafić na dobry zestaw. Ile lat ma twoje psy, ile ty? Wolałbyś dostawać duży zestaw z podróbek co tydzień, czy duży zestaw Lego? Czy grałeś w CS, Fortnite i FIFA? Okej, okay, po kolei. CS, Fortnite, FIFA, CS-a kiedyś, dawno, gry sieciowe mnie w ogóle praktycznie nie jarają. Wkurza mnie to, że ja mam na to 2 godziny, spotykam się z ludźmi, którzy mają na to 20 godzin, mnie niszczą, miażdżą i zero przyjemności z tego. Ja mam 34 lata, mój pies Shani ma 4, mój drugi piesek nowy, nowszy ma 2 latka. Na pewno, jeżeli co sądzę o Lele, jest spoko. No Lele właśnie jest spoko i kurczę, naprawdę fajnie, żeby ich było więcej i żeby ich nie zamykali. Bo Lele naprawdę ma dobrą jakość. Jak na taką typowo jeszcze chamską podróbkę, bo nie zapominajmy, że nie są chamską podróbką, a nie alternatywą jednak. I naprawdę chyba wśród tych Chińczyków to jest topka najlepszych jakości z takich podróbek. Na jakiej się najbardziej zawiodłem podróbce? No kurczę, ostatnio się na Ali zawodzę. Nie tylko dlatego, że zwiększyli cenę, ale też dlatego, że na przykład pijany niedźwiedź mnie zawiódł. Ej, nie pytajcie, ten pijany niedźwiedź mi nie zapłacił za reklamę. Ja wiem, że on nie mówi od miesiąca i w każdym filmikiem
filmiku go praktycznie linkuję. On mi nie zapłacił za reklamę, po prostu jakoś tak często do niego wracam. Więc ostatnio trochę to Ali nie podpada, które kiedyś chwaliłem w niebogłosy. A na mile się zaskoczyłem, no było takie Percyka chociażby, chyba to była taka podróbka, która mile mnie zaskoczyła. Było kilka takich, ale wybaczcie, ja po prostu muszę logo zobaczyć na oczy, żeby kurczę. Lele też do takiego krągu należy, bo też się spodziewałem, że to jest chamska podróbka. Po prostu musicie oglądać moje recenzje i tam to wymieniam, bo wybaczcie, no nie mam 200 filmów w głowie, a ponad chyba już tu 300 recenzji było na tym kanale. Nie mam 200 recenzji film w głowie, żebym teraz z głowy tak wymieniać, natomiast Lele na pewno mnie zaskoczyło pozytywnie. No ale i zaskoczyło i nie zaskoczyło. Na pewno mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły Brick Tricky. Wiem, że to są stricte klocki, ale mówimy tu o tych klockach od Trefla, które są stricte cegłami, gdzie myślałem, to będzie takie a naprawdę buduje się z tego przyjemnie. Przy tym to nie są stricte klocki, ale polecam wam się przekonać, sprawdzić osobiście. Jaka według ciebie jest najgorsza podróbka? O Jezu, to są te, wiecie, właśnie doktor stary, bobry i minione, które wczoraj dostałem. Te mikroklocuszki, które nie mam pojęcia komu i czemu mają służyć, bo ani to przyjemne, ani to ładne, ani to zabawne. Nie wiem naprawdę, czemu tak to tworzą. Chyba tylko po to, że sprzedałem to jakimś naiwniakom, którzy widzą dużą konstrukcję, bo oni, wiecie, myślą, że ten mały klocek to jest zwykły klocek i widzą, wow, taka konstrukcja za 50 zł, wow, kupujemy, nie? A później, nie wiem po co to komu. Ile w miksach trafiłeś podróbek? Ciężko mi powiedzieć, słuchaj, no miałem miksa, że miałem miksa w 10 kilach, miałem 4 kilo podróbek. Mam miksy, że mam w 20 kilach 100 gram podróbek, zawsze. Nie miałem jeszcze miksa, że nie miał ani jednej podróbki, ani jednego klocuszka podróbkowego, nie miałem takiego miksa. Ale nie ma systemu, no zazwyczaj ja przyjmuję tak, że 10% w miksie jest około podróbek, czyli możesz przelicznik, 10 kilo to kilo, 20 kilo to 2 kilo i tak dalej. Natomiast to oczywiście nie jest jakiś schemat, tak jest średnia, o tak bym powiedział. Jaki według ciebie jest najlepszy zestaw podróbki lub alternatywy bez Titanika? Najlepszy zestaw? Zestaw? Krajnie ciężkie pytanie. Myślę, że byłby to Enlightin. Enlightin, który kurde naprawdę ma mega dobrą jakość. Gdyby te rączki się figurką nie wyciągały, byliby nawet może lepsi od Lego. Enlightin zdecydowanie. Czy wiesz, że jest typ z identyczną twarzą do ciebie, nawet dwóch, ale jeden zamknął kanał? Słyszałem coś o tym w ogóle. Jeden kręci Lego, drugi kręci jakieś gierki. Masakra, moi drodzy, masakra. W ogóle weźcie mi, zadawajcie im sobie, a nie im, bo to jest jakaś padaka. No jak w ogóle można Lego kręcić? Po co komu Lego, jak są podróbki? Jaka była twoja pierwsza podróbka? O tym zrobię kiedyś film, bo to długi temat, ja chcę wam pokazać. Tak, ja już w dzieciństwie nawet miałem pierwszą podróbkę, więc... Skąd wziąłeś pomysł na swój sklep? To jest pytanie o Lego, więc nie będę odpowiadał, zresztą tam o tym kiedyś tłumaczyłem. Czemu masz tak mało subów, a nagrywasz już 3 lata na tym kanale, a na bazowym 5? To jest pytanie do was, moi drodzy! Czemu mam tak mało subów? Przecież to nie ja sobie daję suby, więc jakby... Macie kolegów? Wołajcie kolegów, pokażcie im, może zróbmy sobie taki challenge, że dzisiaj pójdziecie, weźmiecie jednego kolegę z osiedla, każdy bierze jednego kolegę z osiedla, ze szkoły, skądkolwiek i mówi mu, ej, słuchaj, zobacz, typie, oglądam taki kanał, oglądasz gościa? Weź sobie, jest śmieszny, jest fajny, ty też, ziomeczku, lubisz klocki, może ci się tym spodoba, może zostawisz mu suba i może za rok nie będziemy zadawali tego pytania. Zróbmy taki challenge, każdy bierze teraz sobie, wbiera jednego kolegę i idzie do niego i mówi mu, ziomo, obczaj ten kanał, co? Podejmujecie challenge? Amelio pyta, planujesz jakieś większe makiety? Odpowiadałem już, wolisz oryginalne Lego czy podróbki? No oczywiście, że wolę oryginalne Lego. Oczywiście, Lego oryginalne mnie tak nie zaskoczą jak podróbki, bo no Lego wiadomo, czego się spodziewać i po jakości, tam może jakieś rozwiązanie, jeżeli chodzi o bawialność zaskoczyć, czy rozwiązania budownicze, natomiast podróbki bardziej mnie zaskakują. Oczywiście, jeżeli miałbym zdecydować, że jedna rzecz ma zniknąć ze świata i która, to wybrałbym, żeby znikły podróbki, oczywiście. Czy będą 10 urodziny kanału, to zrobisz jakiś duży specjal na 10 na pewno. Czy Lego to życie? No tak, jakby, w sensie szczególnie teraz, gdy kurczę, mówię, wstaję rano, buduję z Lego, później kręcę podróbki, później w mojej firmie zajmuję się Lego i od rana do wieczora zajmuję się Lego, więc jakby tak! Ile łącznie wydałeś na wszystkie swoje zestawy Lego? To jest niezbadane, nie wiem, naprawdę, nie mam pojęcia zupełnie. W sensie jeszcze niedawno wydawałem, powiedzmy, 2-3 tysiące rocznie, pierwsze lata, teraz zbastowałem, jak wiecie, no bo antykonsumpcjonistyczny się robię. Natomiast myślę, że no nie wiem, z 20-30 tysięcy może z dzieciństwem? Cięż nie liczyłem tego nigdy. Pozdrowisz mnie? Pozdrawiam cię. Sprawdzisz Krolski Laboratorium Mechaniki. Nie jest to idealna podróbka, nie łączy się z oryginałem, ale warto sprawdzić, seria podobna do technik. Znam serię, przyglądam jej się, jednak trochę właśnie mi się nie podoba, patrząc na opakowanie, ale myślę, że kiedyś zrobimy taki odcinek, bo tak jak mówię,
Patrząc na to, średnio jestem przekonany, ale wiecie, do wielu klocków chociażby też byłem średnio przekonany, okazały się fajne i myślę, że mogą mnie zaskoczyć. Nie wykluczam, ale to teraz wczoraj dostałem dużo innych zestawów, więc jakby nie jest to moim priorytetem. Pokażesz, co jest Mystery Box z blocków? Oczywiście, ten filmik będzie jak najbardziej, musicie chwilę poczekać. Bogdan pyta, czy kupisz jeszcze zwierzaki z AliExpress? No ostatnio AliExpress trochę podupadł, jak wiecie, było ten filmik, traktowałem o tym, ale myślę, że mimo wszystko będę te zwierzaki kupował. Co robisz z podróbkami Miksa? Ja nie mam tego problemu, droga niebieska planeta, to ty mi dałeś wczoraj tą paczkę, tak jest! I pytasz, która seria w blockach uważasz za najlepszą, ale serię? Czy w sensie serię w blockach? Nie wiem, czy nie ta dziewczyńska, bo zawiera, jak wiecie, tak jak w Kreatorze mi się podoba, zawiera dużo budynków i tego typu miejsc, więc jakby zawsze to będzie moją ulubione rzeczy, budynki, domki i tak dalej. Natomiast robię z podróbkami Miksa, nie mam tego problemu, bo tak jak wiesz, no mam kanał, mam miasto, znaczy będę miał miasto, więc one po prostu lecą tam, nie muszę ich wyrzucać, super biznes, prawda? Kuba Briggs pytam, czy będą jakieś makiety... Widzicie? I o tym właśnie mówiłem, moi drodzy. Nie pytajcie o coś, o co wcześniej już ktoś pytał, bo odpowiadam tylko pierwszej osobie, a wy tracicie literki i paluszki. Która seria z blocków jest dla ciebie najlepsza? Było to pytanie. I która seria z blocków jest dla ciebie najgorsza? No to przynajmniej tyle zapytałeś. Ta pepkowa. Chociaż wczoraj do urodzin dostałem znowu jakieś pepkowe i zobaczymy. Natomiast dotychczas po prostu wiem, że tam był mix, jakby tam było bardziej City, ale to był mix i pepkowa po prostu zawsze coś miała ze sobą nie tak, więc jakby tamta, nie? Klocko mi zadał bardzo fajne pytanie, ale wybaczcie, no jakby nie ten. Ile masz zwierząt? 2. Kiedy będziesz w Gdyni? Kiedy Titanic? Kiedy te kulki? Lubisz kulki po 2 złote? Nie lubię kulek po 2 złote, są tragiczne jakościowo, ale są śmieszne. Kiedy Titanic? Obiecałem wam, że może na trzecie urodziny kanału zrobimy, więc spodziewajcie się go, lada chwila. No i kiedy będę w Gdyni? Właśnie chyba nie prędko, w tym roku jadę do Międzyzdroi na wakacje. Więc jakby może za rok, ale to też nie wiem, czy jakby będzie do Władka. Nie wiem, czy jak pójdę do Władka, to zahaczą Gdynię. Pewnie tak, ale nie obiecuję ci na dzień dzisiejszy. Czy będziesz sprzedawał podróbki? Nie. Ani prywatnie, ani zawodowo. Nie planuję tego na dzień dzisiejszy. Mam tyle pracy w przystani, że jakby nie potrzebuję więcej. Co sądzisz o Playmobil Novel More? Jest też pytanie. Podobają mi się, bo jak wiecie, Lego nie daje nam Castle, a Playmobil daje nam Castle. Każdy, kto daje nam Castle, Pirates, Western jest cacy, a kto nie daje jest... Tacy. Ile będzie budowania? Będzie więcej budowania w ciemno? No jeżeli będę więcej kupował na AliExpress i zostawał bez instrukcji, to oczywiście. Po prostu musicie mi Chińczyki nie przysyłać instrukcji, słyszycie? Fani chcą, żebyście mi instrukcji nie przysyłali. Czy na kanale będzie jeszcze Enlighten albo Kumary? No właśnie nie wiem, co to są te Kumany, nie? Jakby wczoraj też były poruszone, muszę je wygooglować, ale tak, zamierzam, bo tak jak wam mówiłem, Enlighteny są naprawdę od tyle, żeby być perfekcyjnym klocem. Czy jeżeli liczba subskrypcji na tym kanale przebije liczbę klockozaura, to czy wtedy będziesz wydawał większe kwoty na podróbki i alternatywy niż na Legosy? Bo skoro tak teraz głównie mocujesz i kupujesz około 1 zestaw miesięcznie, to jest to bardzo prawdopodobne. Tak, jest to bardzo prawdopodobne. Zostawcie to suba, przebijmy klockozaura i zobaczmy, co się stanie, jeżeli ten kanał będzie moim bazowym. Sluban czy Playtife. Enlighten czy Kobi? Enlighten. Blocki czy Enlighten? Enlighten. Blocki czy Kobi? Nie było tego pytania? Nie. Już powiedziałem, Kobi. Czy gdybyś miał tylko do końca życia kupować tylko klocki z AliExpress lub tylko klocki Kobi, to co byś wybrał? AliExpress, bo Kobi też są spoko, AliExpress, no wiecie, ma dużo więcej tych serii jakby i wszystkiego jakby, więc... A Kobi szczególnie teraz się tylko do czołgów ograniczyło, jakby czołgi to nie są moje życie Kobi, a Western i wszystko inne jest. Baby Groot czy Baby Yoda? Baby Yoda. Który słodszy, który śmieszniejszy? W każdym wypadku Baby Yoda. A którym chciałbyś się osobiście zaopiekować? Baby Yoda. Czy paczka ci się podobała? A, to ty, Adam! Dobra, to jest Adam, który wysłał mi wczoraj fenomenalną paczkę. Adam. Dziękuję ci bardzo za tą paczkę jeszcze raz, bo była przegenialna, zgrała wczoraj absolutnie wszystko. No i mam nadzieję, że moje pytania są wystarczające dla ciebie. Co cię skłoniło do założenia trzeciego kanału i dlaczego nazwałeś ten kanał WTF Klot? Już na to nie raz odpowiadałem, naprawdę wybaczcie, tak naprawdę to moja dziewczyna, długa historia, gdzieś o tym kiedyś mówiłem. Gdzie można kupić klocki blocki? Na stronie klocki blocki chociażby. Gdzie najlepiej można kupować podróbki, na Allegro czy na AliExpress? Gdzie najlepiej można kupić? Najlepiej można kupić na AliExpress, bo na Allegro, mój drogi, ktoś działa to tak, że ktoś kupuje na AliExpress, dolicza sobie swój zarobek i wystawia na Allegro. Więc jakby najtaniej masz na AliExpress, tylko musisz się spodziewać, że ta wysyłka trochę potrwa. Czy kupisz na AliExpress klony ze Star Wars jako podróbki? Wiesz co, szczerze powiem, chyba nie, bo mam na tyle tych klonów podróbek od chociażby właśnie Kuby, Dealera i z innych paczek, że chyba nie potrzebuję więcej. Ale kto wie, może jakiś Bad Batch. W WTF City będą ministerstwa. Oj, aleś ty przewidział przyszłość. Miał już być w zeszłym sezonie, ale...
Nie, ty polecasz kanał Jabba de Bass. Oczywiście, że polecam Jabba de Bassa. Z Jabba de Bassa nieraz byłem, polecam wam serdecznie. Jabbę polecam wam serdecznie. Bassa, bo naprawdę też ma fajny kanał i zasługuje przede wszystkim na więcej subskrypcji. Damian zasługuje na więcej subskrypcji, wpadajcie do niego. Ty polecasz, bardzo lubię twój kanał, zawsze oglądam, subskrypcja leci. Dzięki. Dlaczego WTF kloc? Wiem, że w ogóle to fajny kloc, ale skąd taki pomysł? No po prostu, jak się patrzyło na te rzeczy, to WTE! Pytanie, co tak długo zajmuje ci tworzenie odcinków WTF City? Ile masz lat? Jak długo zajmuje tworzenie... a czy długo zajmuje ci... Właśnie nie, w przeciwieństwie do mojego bazowego kanału, gdzie na przykład odcinek 10-minutowy kręciłem 2 godziny, tutaj tak naprawdę odcinek 5-minutowy kręcę... pół godziny? Wiecie, zupełnie inny format. Tu w ogóle ma być taki format, żeby nie było. Ma tak działać. On ma być taki trochę padakowy. On ma być też taki... To jest w ogóle tworzone wszystko na spontanie. W sensie na moim bazowym Klockozaur City faktycznie istnieje scenariusz w mojej głowie, ale jednak... A tu często ja siadam, oczywiście, mam zarys fabuły. Typu wiecie, o, dzisiaj prezent mówi o tym, a ten mu powie where's my money, nie? I jakby, a później sam sobie tego toczę. To jest jakby taki freestyle. To jest taki trochę jakby stand-up mój, natomiast kręcę to na żywo, z głowy, a nie mam scenariusza. W związku z tym nie muszę się przygotowywać na sobie czekać, co ma być w tej scenie, kręcę na żywo, dlatego kręcę go 4 razy szybciej, zresztą pewnie to widać w jakości, prawda? Natomiast właśnie nie, 5 minut kręcę około pół godziny, natomiast obróbka jest znacznie dłuższa, bo ile taki odcinek zwykły, to wiecie, tam 3 cięcia po drodze zrobię zwykłej recenzji, spoko, tak tu tych cięć i wszystkiego jest dużo więcej, więc jakby powiedzmy całościowo mówię, odcinek Klockozaur City robię 5 godzin, powiedzmy jeden 10-minutowy, a 5-minutowy WTF robię jakieś 2 godziny, 2,5. No jakby sobie połowa czasu, bez scenariusza, to w sumie nie tak krótko, ej. I ostatnie pytanie, dobrze się bawisz przy tworzeniu seriali, czy nie? Oczywiście, tak jak mówię, szczególnie gdy patrzycie na ten stand-up, tak jak powiedziałem, że to mój, to naprawdę świetnie się bawię, sam czasem ze swoich żartów się śmieję, chwilę po tym, jak wyłączę nagrywanie. Lubisz jakiś sport? Kiedyś biegałem, mój drogi, szanowny kolego, kiedyś uprawiałem sport i nawet biegałem na mistrzostwach Polski, tak jest, ale to było dawno. Kilkanaście kilogramów temu i lat. Lubisz Klockozaura? Nie, jak już mówiłem, w ogóle straszny podrabianiec i lansuje się na mnie w ogóle, nie? Jakby będą KBL podróbkowe, a zdziwisz się, ale będą, mój drogi, i będzie jeszcze wiele odcinków na tym kanale, a to było ostatnie pytanie. Jeżeli więc nie chcecie przegapić tej przyszłości, o której chociażby wam tu dzisiaj troszkę opowiedziałem na tym filmie, no to subskrypcja wraz z dzwonem. Pamiętajcie też o tym, żeby zrobić sobie ten challenge i zagadać do jednego kolegi, który też lubi klocki, a który mnie nie zna, zaprezentować mój kanał, a może mu wpadnę w oko, chociaż to źle brzmi, może mu się spodobam, może też dajcie mój bazowy kanał, może po prostu wiele ludzi o mnie jeszcze nie wie na świecie, a fajnie by było, gdyby wiedziało. Może tu sobie subskrypcjami przebijemy Klockozaura i to wtedy będzie mój bazowy kanał. I dopiero wtedy będzie, moi drodzy, wesolutko, prawda? Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną na Q&A i mam nadzieję, że czwarty rok będzie nie słabszy na tym kanale niż wszystkie 3 pierwsze razem wzięte.